27 listopada wspominamy błogosławioną Małgorzatę Sabałucką, zakonnicę. Małgorzata urodziła się w 1382 roku, według innych źródeł w 1390 roku, w Pinerolo jako najstarsze z czworga dzieci księcia Piemontu i tytularnego księcia Achai, Ludwika Sabałuckiego i Katarzyny, córki księcia Amadeusza III z Genewy. Była siostrzenicą papieża Klemensa VII. Rodzice umarli, gdy była jeszcze dzieckiem, dlatego została oddana wraz z jedną z trzech sióstr, Matyldą, pod opiekę wuja, który w 1403 roku wydał ją za mąż za owdowiałego Teodora, markiza Montferrat, pochodzącego ze skłóconych z jej rodem potomków bizantyjskich cesarzy, rodziny paleologów. Mariasz ten miał zakończyć trwający od lat konflikt. Małżeństwo Małgorzaty i Teodora było udane, ale kochający się małżonkowie byli bezdzietni. Gdy w 1418 roku markiz Montferrat zmarł, wdowa stała się świetną partią. Małgorzata jednak nie zamierzała wychodzić ponownie za mąż. Bardzo cierpiała po śmierci męża, do którego była przywiązana. Ponadto od dzieciństwa była bardzo pobożna. Jej wiara pogłębiła się jeszcze w czasie wizyty w ich włościach świętego Wincentego Ferriusza, wędrownego kaznodziei. Jej decyzja o przyjęciu habitu dominikańskiego nie była więc zaskakująca. Pozostawiając zarządzanie marchią Montferrat, Janowi Jakubowi, synowi męża z pierwszego małżeństwa, wstąpiła do trzeciego zakonu świętego Dominika i dobrowolnie złożyła ślub czystości. Wprawdzie książę Mediolanu Filip Maria Visconti starał się o jej rękę, prosząc papieża Marcina V o zwolnienie Małgorzaty ze ślubów zakonnych i taką zgodę otrzymał, ale Małgorzata nie chciała wychodzić za mąż. W poszukiwaniu odpowiedniego miejsca dla siebie trafiła na popadający w ruinę klasztor w Albie, w którym mieszkało kilka sióstr żyjących bardzo ubogo. W 1426 roku Małgorzata kupiła go, zamieniła w klauzurowy i przyjęła regułę drugiego zakonu dominikańskiego zatwierdzoną przez papieża Eugeniusza IV w 1445 roku. Na patronkę klasztoru wybrała świętą Marię Magdalenę. Do końca życia była tu ksienią. Jej życie wypełniały modlitwy, kontemplacja i pokuta. Jak wynika z zachowanych listów, przyczyniła się do rezygnacji z urzędu przez jej kuzyna Amadeusza VIII Sabałuckiego, który został wybrany na antypapieża jako Feliks V podczas schizmatycznego soboru w Bazylei. Pod jej wpływem Amadeusz ukorzył się przed papieżem ze stolicy Piotrowej, a później został nawet kardynałem i umarł w opinii świętości. Miewała liczne objawienia Matki Bożej i Pana Jezusa. W jednym z nich Chrystus zapytał ją, jaki rodzaj cierpienia wybiera – znoszenie oszczerstw, choroby czy prześladowań. Wybrała wszystkie trzy i potem pokornie te cierpienia znosiła. Jej niedoszły małżonek, książę Visconti, zarzucał jej popieranie herezji. Małgorzata często i długo chorowała, oskarżano ją też o tyranię w klasztorze. Pewnego dnia, niemłodą już Małgorzatę, odwiedził syn jednego z jej pasierbów, który polując w pobliżu ustrzelił łanię. Okazało się, że pozostał po niej jelonek i właśnie jego przyniósł do klasztoru młodzieniec. Malutkie zwierzątko potrzebowało troskliwej opieki i znalazło ją u sióstr. Miało pełny dostęp do ich cel i innych pomieszczeń klasztornych. Niestety kapelan klasztoru wyraził dezaprobatę i Małgorzata ze smutkiem zaprowadziła jelonka do lasu, wyjaśniając mu przy tym, dlaczego musi to zrobić. Jelonek odszedł, ale wrócił, gdy Małgorzata umierała i był przy niej do chwili jej odejścia do Pana. Z klasztorem Małgorzaty związana jest jeszcze jedna ciekawa historia. W 2000 roku siostry z Albi opublikowały po raz pierwszy trzy dokumenty zapieczętowane w XV wieku dotyczące wizji, jakie w 1454 roku miała na łożu śmierci w obecności Małgorzaty jedna z sióstr zgromadzenia Filipina. Pochodziła ona również z rodu Sabałuckiego, w ekstazie opisywała spotkania z Matką Bożą i innymi świętymi, między innymi z Katarzyną ze Sieny. W jednej z wizji Najświętsza Panna mówiła jej o potworze, który powstanie na wschodzie i który przysporzy wielkiego cierpienia wiernym, ale który zostanie zniszczony przez Maryję w różańcu z Fatimy,
jeżeli zostanie ona z pokorą wezwana. Było to ponad 450 lat przed objawieniami w Fatimie. Dwa dni przed śmiercią Małgorzata poprosiła o położenie jej pod krucyfiksem w jej celi, w której nagle, gdy znalazła się u stóp Jezusa, zrobiło się jasno. Siostry usłyszały jakby chóry anielskie oznajmujące przybycie Pana. Powtórzyło się to następnego dnia w święto świętej Cecylii. W dniu śmierci, po przyjęciu sakramentu namaszczenia chorych, w celi Małgorzaty widziano nieznaną zakonnicę, która przypominała świętą Katarzynę ze Sieny, do której umierająca miała szczególne nabożeństwo i której listy kazała sobie kopiować. Małgorzata zmarła w Albie 23 listopada 1464 roku w opinii świętości. Początkowo jej ciało złożono w skromnym grobowcu, a w 1481 roku przeniesiono je do znacznie większego i bogatszego nagrobka wystawionego w klasztorze, który założyła. Tam w nienaruszonym stanie, w srebrnej trumnie, spoczywa do dnia dzisiejszego. Beatyfikował ją w 1669 roku papież Klemens IX. Jest jedną z trzech wyniesionych na ołtarze księżniczek zakonu dominikańskiego i patronką wdów. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś błogosławioną Małgorzatę do szukania na tym świecie Twojego Królestwa przez dążenie do doskonałej miłości. Spraw, abyśmy wsparci jej modlitwami w radości ducha coraz więcej Ciebie miłowali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Kyrie eleison.